Warszawska Gazeta, 22-28 lutego 2013 roku. Felieton księdza Stanisława Małkowskiego. Komu władzę dać, a komu odebrać? Piątek 22 lutego obchodzimy święto katedry świętego Piotra. Katedra, czyli krzesło, jest symbolem władzy świętego Piotra i jego następców. Tę władzę Jezus zapowiada po piotrowym wyznaniu wiary. Mateusz 16, wiersze od 13 do 19, a następnie już po swoim zmartwychwstaniu w odpowiedzi na piotrowe wyznanie miłości daje. Ewangelia świętego Jana, 21 rozdział, wiersze 15 do 17. Wszelka władza pochodzi od Boga. List do Rzymian, 13 rozdział, pierwszy wiersz. Który jest jej źródłem, ale płynąca woda, oddalając się od źródła, może stopniowo przemienić się w ściek. Boga trzeba słuchać bardziej niż ludzi. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 29 wiersz. Lojalność i posłuszeństwo wobec władzy ma swoje ograniczenia, przy tym władza duchowna, odnosząca się do wiary i moralności, nie jest tożsama z władzą społeczną i polityczną. Jednak polityka ma być poddana prawu moralnemu. Sprawiedliwa władza jest służbą wobec ludzi i wspólnego dobra. Udział potrójny władzy Chrystusa, prorockiej, kapłańskiej i królewskiej, ma pas doszczony przez wierność prawdzie, ofiarną dobroć i społeczną miłość. Polityka zwrócona przeciwko prawom boskim i ludzkim przemienia się w szatańską karykaturę władzy, tworząc graję złoczyńców i błaznów kierujących się zasadą quod principi placuit iuris habet vigorem. Co spodobało się władcy, ma moc prawa. W tę stronę zmierza dzisiejsza władza w Polsce, uderzając w wolność, własność i życie. Taka jest orientacja polityki europejskiej i światowej w duchu rozwiązań totalitarnych i globalistycznych. O ile starożytne pogaństwo niosło z sobą szacunek dla natury, kultury i prawa, tradycja grecka i rzymska stały się budulcem cywilizacji zachodniej, o tyle współczesne pogaństwo niszczy podstawy cywilizacji, narzucając relatywizm i nihilizm. Zły duch, nazwany przez Jezusa księciem tego świata oraz kłamcą i mordercą od początku, chce poddać sobie ludzi w celu ich zniszczenia doczesnego i wiecznego. Mówi o tym Matka Boża w niedawnym orędziu. Moje kochane dzieci, ta walka, w której uczestniczy cała ludzkość, jest skutkiem buntu szatana przeciwko Bogu. To walka ducha antychrysta przeciwko Chrystusowi, antykościoła przeciwko Kościołowi, śmierci przeciwko życiu. Nie można zająć miejsca pośrodku. Albo opowiadacie się za moim synem, za jego Ewangelią, albo przeciwko niemu i przeciwko prawdzie. Wszystko, co jest pomiędzy, nosi w sobie półprawdę i zafałszowane światło, których szerzycielem jest szatan, Lucyfer, wąż. Mój boski syn, jego Ewangelia i jego dzieło są nadal znakiem sprzeciwu i przedmiotem nienawiści w świecie. Świat odrzuca mojego boskiego syna za namową szatana, ulegając jego pokusom i intrygom. Jego działanie i moc rozszerzyły się na wszystkie poziomy życia. Dlatego nasze dzieci, dzieci poświęcone mojemu niepokalanemu sercu, odczuwają ucisk i prześladowanie, które z każdym dniem wzrastają. Ostateczny cel walki to bezpośrednia konfrontacja sił ciemności z Bogiem, z jego i moimi dziećmi. To jest walka, w której uczestniczy Święta Matka Kościół, nieustannie poddawana próbie wytrwałości. Jej zwycięstwo jest pewne, gdyż mój boski syn Kościoła nigdy nie opuści. Jako oblubienica mojego boskiego syna musi jednak przejść w tę samą drogę, jaką przeszedł mój boski syn. Ukrzyżowanie, opuszczenie, ciszę grobu i wreszcie zmartwychwstanie. Dlatego proszę was, moje drogie dzieci, abyście całym swoim życiem przygnęli do mojego boskiego syna i stali się jego świadkami. Bądźcie roztropni i czujni. Nadchodzi czas zmartwychwstania prawdy. Nadchodzi czas zwycięstwa Kościoła i triumfu mojego niepokalanego serca. Zwycięstwo Boga i ludzi jemu wiernych jest więc pewne. Służba zwycięstwu wymaga wytrwania i ofiar. Obrona przed zakłamaną i często zakamuflowaną niszczycielską agresją przeciwnika toczy się w rozproszeniu w wielu miejscach w Polsce. Tu trochę się opóźni prowadzenie szkodliwych ustaw i przepisów. Tam na razie uratuje się zagrożone dobro. To za mało. Osobiste zwycięstwo spełnia się przez nawrócenie i oddanie się Chrystusowi. Społeczne i narodowe zwycięstwo wymaga czegoś więcej. Uznania władzy Boga i Jezusa Króla we wszystkich dziedzinach życia z zachowaniem kompetencji poszczególnych ośrodków władzy. W
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko tak właśnie widział polaryzującą się scenę polityczną w Polsce lat 80. Z jednej strony Solidarność, odwołująca się do Boga, a z drugiej wojna, której dowództwo jest Bogu i ludziom przeciwne. Chytry manewr założycielski III RP zatarł granicę między dobrem a złem, wojną a pokojem, bezprawiem a prawem. Brońmy więc naszych granic, ufając i poddając się bezgranicznej miłości Boga. Niedzielna Eucharystia o przemieniu Jezusa, Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 9, wiersze od 28 do 36, dodaje nam odwagi. Bóg zapłaci.